Cześć, ja jestem Wojtek, a to jest kanał z Prądem i witam Was znowu, znowu w moim studio. Dzisiaj pogadamy o słuchaweczkach HyperX. Dobrze, że jesteście, bardzo mi miło. Jakiś czas temu, tak z 4 tygodni albo 5 tygodni temu, dostałem paczuszkę, w której znajdowały się te oto przecudowne słuchawki bezprzewodowe HyperX Cloud Stinger Wireless. Bardzo długa nazwa, ale nauczyłem się na pamięć. I chciałem Wam trochę o nich opowied opowiedzieć. Bo to, że są bezprzewodowe, to jakby jest oczywiste, widać od razu. Natomiast mają kilka takich fajnych cech, które może nie wszyscy wiedzą, że tak to działa. I od razu powiem, że będzie to trochę porównanie ze słuchawkami, których do tej pory używałem do grania, czyli do tych, oto HyperX Cloud Alpha, które kupiłem za własne pieniądze i nadal jestem zadowolony. Natomiast, jakby one są na kablu, tak? Więc, to jest, będzie ta główna różnica. No ale zaraz do tego dojdziemy. Cloud Stinger Alpha, czyli te, które mam na uszach. Po pierwsze, fajnie się składają, bo rzeczywiście można je sobie powiesić i nie ma żadnego problemu. Jeżeli robimy sobie przerwę w grze, no to żeby sobie je tak powiesić na szyi i, i wtedy nie przeszkadzają, bo w te z kolei, jak powiesimy na szyi, no to trochę nas duszą. Znaczy teraz duszą, bo mam za dużo słuchawek na uszach, ale rzeczywiście, no nie do końca wygodnie się je trzyma na szyi, więc raczej powinny zostać na głowie w każdym razie. Te są bezprzewodowe, są dedykowane raczej do grania na PS4, chociaż tak naprawdę m, dzięki temu, że one mają taki dings specjalny odbiornik nadajnik, który wtyka się do e, złącza USB. To są dość uniwersalne, w sensie można je używać nawet przy, do komputera, czy w bardzo hardkorowym ustawieniu, które zaraz Wam pokażę, na przykład przy iPadzie, yy, bo po prostu podpinamy je do dowolnego sprzętu, nie potrzebujemy żadnych dodatkowych yy, sterowników, więc po prostu wtykamy ten dynks, włączamy słuchawki i po prostu... Z nich korzystamy, czy do słuchania muzyki, czy nawet do rozmów telefoniczno lub jakimkolwiek komunikatorem wideo czy audio chcemy do kogoś zadzwonić. Po prostu są bardzo uniwersalne i działają praktycznie z każdym sprzętem, który obsługuje w ogóle zewnętrzne urządzenia audio. I to jest bardzo spoko, bo jakby fajnie, że nie trzeba instalować nie wiadomo jakich programów, tylko po to, żeby korzystać ze słuchawek. No i przy PS4 rzeczywiście to się. Przydaje bardzo, bardzo, bo wystarczy, że wytkniemy ten Dings. Dość oczywistą rzeczą y, przy tych słuchawkach jest to, że nie mają kabla. I myślałem sobie, dobra, no, taki bajer, y, może nie zawsze będzie to tak bardzo super przydatne, ale no, przy codziennym korzystaniu faktycznie to, że nie plącze nam się ten kabel nigdzie, y, tak jak w tych słuchawkach, y, nie plącze nam się ten kabelek, nawet jeżeli tylko od słuchawek dopada, którym gramy, no, to jest dość duża wygoda, muszę powiedzieć, i od kiedy je mam i testuję, no to właściwie gram tylko na nich. Nawet na chwilę nie wracałem do poprzednich słuchawek. Po prostu były wygodniejsze. Natomiast to nie oznacza też, że nie mają żadnych wad. W czasie wykorzystania, po pierwsze, jest trochę różnica, jeżeli chodzi o jakość audio zbieranego, zbieranego przez ten mikrofonik, który jest na słuchawkach. Moi znajomi, z którymi grałem, zresztą może oglądaliście, jak nie, no to polecam, obejrzyjcie sobie zapis live'a e, z Apex Legends, w którym grałem z przyjaciółmi, no to oni mówili, że rzeczywiście dźwięk jest troszeczkę inny, że jakby działał trochę na wyższych częstotliwościach. Ale zamiast o tym mówić, przecież możemy to bardzo łatwo przetestować. Specjalnie przygotowałem, i właśnie tutaj wracam do tego setupu, proszę bardzo, iPad, przejściówka ten dings o którym mówiłem, do słuchaweczek I, i dodatkowo jeszcze przypięte te słuchawki, żebyśmy mogli przetestować to niemal na żywo. Więc proponuję po prostu zacząć nowe ten, nowy, nowe nagranie, proszę bardzo. Właśnie dodatkowo fajne jest to, że jeżeli ten mikrofon jest przeciągnięty do góry, to jest wyciszony, a jeżeli zjeżdżamy nim do dołu, no to wtedy oczywiście się aktywuje. I to też jest super, bo jak gramy u siebie w domu, i nie wiem, żona nie wie, czy może do nas krzyczeć, i czy może do nas mówić w tej chwili, czy przypadkiem ten dźwięk nie wpadnie nam do gry. No to patrząc, że mikrofon jest wyciągnięty do góry, wie, że może po prostu spokojnie mówić. W tej chwili włączymy sobie nagrywanie. E, ciach, włączamy mik oczywiście słuchawki. To jest dość istotne, żeby one były włączone, jak będziemy chcieli z nich korzystać. No i już widzę, że, się, że są. Teraz włączyłem nagrywanie. I będziecie mogli słyszeć, jak brzmi dźwięk nagrany po prostu tym mikrofonem. Oczywiście, jak gramy online, to wiadomo, że ta jakość dźwięku troszeczkę jeszcze jest gorsza niż normalnie, no bo musi być skompresowana i wysłana do tych wszystkich naszych współgraczy, ale generalnie do, do komunikacji w grze, zwykle taka jakość w zupełności wystarcza. Co jest ciekawe, dzięki temu, że one mają dodat jakby swoją własną baterię i swoje własne zasilanie, to ten mikrofon też ma wyciszanie, znaczy odszumianie aktywne, czyli słucha trochę tego, co jest naokoło. Jak przestanę mówić, to rzeczywiście wycisza mnie do zera, tak żeby nie było przenoszonych żadnych dodatkowych szumów czy dźwięków z otoczenia. To się przydaje. I rzeczywiście jest tą lepszą stroną. Jest lepsze niż ten mikrofon w tych. No dobrze, to zatrzymamy. I przyłączymy się teraz na drugie słuchawki, te wyłączymy. Abyście usłyszeli, jak brzmią słuchawki na kablu, czyli HyperX Cloud Alpha, proszę bardzo, czy one są w tej chwili włączone? Tak, Dan, włączamy rekord. No i teraz słyszycie, jak brzmią te słuchawki. Te na kablu normalnie, te też mają wyciszanie mikrofonu, ale już nie wizualnie w żaden sposób pokazane, tylko mamy guziczek, który sobie przeciągamy w dół, no i wtedy on jest wyciszone to chyba brzmią trochę lepiej, takie mam wrażenie. Mają troszeczkę więcej dołu, ale z kolei nie mają wyciszania szubów. Więc teraz pytanie, na czym nam najbardziej zależy. No, także już będziecie wiedzieć, jak, jak słychać. Te z kolei słuchawki, ale co jest właściwie najważniejsze w słuchawkach, no to jednak jakość dźwięku. No bo wiecie, w grach online rzeczywiście komunikacja z innymi jest ważna, więc jakość tego mikrofonu powinna być w miarę sensowna. Ale jeżeli chodzi o jakość dźwięku, no to to w grach no, chociażby single player czasem jest naprawdę kluczowe. Ja starałem się przez te ostatnie 4 tygodnie grać, po pierwsze w Apex Legends, który jest no, online nowe, ale istotne jest tam jakość dźwięku i to czy dobrze słyszymy kroki naszych przeciwników no bo jakby jesteśmy w takim ciągłym zagrożeniu że może ktoś z boku gdzieś tam schowa się i stara się nas zaatakować z zaskoczenia więc dobrze mieć dobre słuchawki i słyszeć każdy jego krok i teraz porównując te na kablu do tych bezprzewodowych muszę powiedzieć że bezprzewodowe one mają trochę inną technologię jakby samych głośniczków w słuchawkach przez co Zdarzały się takie momenty, że nie do końca dobrze słyszałem y, kroki przeciwników. To znaczy, miałem problem, taki byłem confused. Czy y, on jest z y, bardziej z prawej, y, dobrze źle pokazuje, tak, dobrze, z bardziej z prawej, czy może raczej z tyłu. Więc to była głównie kwestia y, umiejscowienia przeciwnika. Y, y, a takich problemów akurat na tych HyperX-ach alfa nie miałem. To znaczy, że no, one ewidentnie dzięki tym no, są bardziej dokładne. Mają tam jakieś dwie komory: jedna zajmuje się wysokimi, druga niskimi tonami. Jest to trochę bardziej skomplikowana konstrukcja, niż tutaj w tych bezprzewodowych. Więc po prostu, jeżeli chodzi o taką orientację w przestrzeni trójwymiarowej, no to te na kablu no, po prostu były lepsze. Te niestety troszeczkę gorsze, nie było to jakoś super kluczowe. I też nie zdarzało się za każdym razem. Mam wrażenie, że to były jakieś takie sytuacje, w których po prostu część, nie wiem, no, jakiejś tam częstotliwości musiała się na siebie nakładać i przez to ta orientacja w przestrzeni troszeczkę. Kulała. No ale wiecie, bywa i tak. Oczywiście są też opcje dużo, dużo droższe bezprzewodowych słuchawek, w których prawdopodobnie takich problemów nie ma. Natomiast, no, one mają też taką zaletę, że są praktycznie niezniszczalne. Widziałem na prezentacji, że człowiek z HyperXa po prostu je wyginał, po prostu na wszystkie strony. Ja nie mam serca. Nie, no, trochę skrzypią, ale rzeczywiście można je powyginać. I nic się z nimi nie dzieje, są naprawdę wytrzymałe. Więc, jeżeli mamy na przykład jakiegoś bardzo młodego gracza u siebie w domu, no to może lepiej zainwestować w tego typu słuchawki, które po prostu wytrzymają trochę więcej. I są jeszcze dwie rzeczy, o których koniecznie chciałem powiedzieć. Testowałem je też w miejscu, w którym jest generalnie bardzo cicho, i okazuje się, że nie ma tak dobrej izolacji dźwięku. To znaczy, jeżeli gramy gdzieś. Gdzie obok nas są inni ludzie i na przykład wokół nas jest bardzo, bardzo cicho, no to faktycznie może być tak, że będziemy tym drugim osobom przeszkadzać, jeżeli robią coś, co wymaga naprawdę skupienia. Na przykład w biurze, jeżeli chcemy ich używać do słuchania muzyki, to może nie jest najlepszy pomysł, bo po prostu ten dźwięk troszeczkę ucieka na zewnątrz i faktycznie go słychać, więc lepiej wtedy, nie wiem, korzystać z jakichś innych słuchawek. Może bardziej e, wygłuszających w tą drugą stronę, nie? żeby nie słychać było tego, czego my słuchamy faktycznie w tej chwili. Więc to jest jedna rzecz, o której warto pamiętać i co jest ważne oczywiście w bezprzewodowych słuchawkach i to akurat mnie pozytywnie zaskoczyło no bo bałem się trochę, że ok, bezprzewodowe słuchawki no to na jak długo będzie trzymać bateria bo jeżeli nie wytrzyma jednego posiedzenia no to naprawdę to jest bez sensu ale jak się okazuje, producent podaje że bateria powinna wystarczyć na około 17 godzin grania i tak długo nie siedziałem jednocześnie absolutnie nie, ale faktycznie wystarczało to na jakieś 4-godzinne, 3 lub nawet 4 takie sesje po 4 godziny bez żadnego problemu pod koniec takiej jakby ostatniej sesji, po której zacząłem ładować te słuchawki, no to miały ten poziom pomarańczowy, czyli jeszcze około 25% naładowania. No po prostu później się bałem, że no nie wytrzyma to kolejnej sesji, więc je podłączyłem do ładowania i rzeczywiście no, nie jest to ostatecznie duży problem. Jeżeli gramy naprawdę intensywnie i nie wiem, robimy maraton 24 godzinny, no to może one nie do końca wytrzymają, chociaż sprawdziłem też, to jest ciekawe, że jeżeli podłączymy się w trakcie grania i one są cały czas włączone, ale podłączymy tu kabel, na przykład, który z drugiej strony ma podłączony powerbank, nie ma żadnego problemu, one się będą cały czas ładować, czyli możemy sobie przedłużyć tą sesję podpinając się po prostu kabelkiem mikro USB zwykłym takim jak w większości telefonów, póki co jeszcze no, USB-C wchodzi szybko, ale jeszcze nie tak szybko e, więc rzeczywiście możemy się podłączyć i możemy spokojnie grać dalej natomiast jeżeli nie chcemy, nie chcemy jakby korzystać z dodatkowego zasilania to jak najbardziej y, wystarcza to na te gdzieś 15 godzin spokojnie a jeszcze pewnie do 17 dojdzie, jeżeli nie będziemy korzystać z mikrofonu i on będzie cały czas wyciszony, podciągnięty do góry, no bo wtedy wykorzystają troszeczkę mniej baterii. I jeszcze jest taki jeden mały plusik, że jeżeli nie podłączamy ich do pada, no bo nie podłączamy, one są podpięte bezpośrednio do samej konsoli tym stickiem USB, no to znaczy, że ten pad też wytrzyma trochę dłużej na tej swojej baterii, no bo nie musi zasilać dodatkowo słuchawek. Więc faktycznie może się okazać, że korzystając z bezprzewodowych słuchawek możecie wydłużyć sobie tą sesję ciągłego grania o te dodatkowe kilka godzin, no bo rzeczywiście ten pad wytrzyma wtedy dużo dłużej. No i właściwie tyle. Muszę powiedzieć, że jestem pozytywnie zaskoczony. Mają oczywiście swoje wady. Są też oczywiście troszeczkę droższe niż, niż te Cloud Alpha HyperXa. No bo przez to, że mają inną technologię podłączania. Natomiast jeżeli jesteśmy takimi każualowymi graczami, w sensie, że nie jest to dla nas naprawdę turboistotne, w którym miejscu jest nasz wróg i gramy w takie gierki, które może nie są aż tak podatne na tego typu błędy, no to wiecie, spokojnie myślę, że można zainwestować. Fajne jest to, że one są dużo bardziej wytrzymałe niż Cloud Alfa, chociaż no, tych nie, nie testowałem hardkorowo, no, w sumie to nawet wyglądają prawie jak nowe, a mają już swoje yy, wiele, no, chyba cały rok, jak nie więcej. Kupiłem je zresztą na i za całkiem dobrą cenę. W każdym razie te są trochę droższe, ale są bardziej wytrzymałe, są bezprzewodowe, więc są wygodniejsze, i no, myślę, że jestem w stanie spokojniej polecić jeżeli potrzebujecie takich słuchawek no to HyperX Cloud Stinger Wireless może być dobrym wyborem ja się z Państwem żegnam kłaniam się, do usłyszenia, widzimy się następnym razem subskrybujcie, coś tam, coś tam, dajcie łapki w górę jak fajny odcinek, a ja będę do Was dzwonił no, to pa